Dziadku, to ja jej powiedziałam, że wy żyjecie w idealnej zgodzie. Że w Polsce nie ma konfliktów. No i prawda. Och, że socjalizm to równość, a... Uwierzyła? Na razie się przygląda. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanału Rynkraw, który rozwijam. Jeśli chcecie mi pomóc, zachęcam do subskrypcji, do komentarzy, do pozostawienia kciuka w górę, do wspierania moich projektów. Staram się zaczynać od nowa z tym kanałem. Już jakiś czas jest, ale teraz będę chciała go rozwijać. Jest to dzieło zupełnie oddolne. Będę więc Wam również wdzięczna za to, żeby innych informować, że jest taki kanał, ponieważ jest wciąż wiele ludzi, którzy mnie kojarzą z innych telewizji, a o tym miejscu nie wiedzą. W niedzielę o godzinie 19 już od kilku tygodni czytamy książkę. Oni jego zdetronizowali i jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to możecie nadrobić, ale też nie przejmujcie się, ponieważ nie jest to konieczne, aby te poprzednie widzieć, żeby być na bieżąco. Pewnie zauważyliście, że jest obok mnie kopia obrazu Fragonarda, dziewczyna, dama czytająca książkę. Obraz nam dzisiaj towarzyszy, ponieważ został namalowany na krótko przed wybuchem rewolucji francuskiej, więc jeszcze pokazuje taki świat, kobietę przed rewolucją, pięknie ubraną, czytającą książkę. I co ciekawe, Fragonard był bardzo popularnym malarzem w kręgach francuskiej arystokracji do wybuchu rewolucji francuskiej. Gdy wybuchła rewolucja, arystokracja została albo zamordowana, albo zdegradowana. Rewolucji towarzyszyło hasło równości i później już wszyscy byli porówno biedni i nie stać ich było na dzieła sztuki, na zakup obrazów. I Fragonard z bardzo popularnego artysty stał się biedakiem. Umarł w wielkiej biedzie. A tu widzimy jeszcze ten świat na krótko przed rewolucją. Świat zasad, chociaż też ten świat zasad, Fragonard jednak też był już takim artystą, to jest późne rokoko, który pokazywał różne zabawy, swawole tej arystokracji. Widzimy już też być może taki powolny upadek niektórych obyczajów, ale ten obraz przedstawia jeszcze ład i porządek, piękno, skromną dziewczynę. I Jan Jakub Rousseau powiedziałby, że ta dziewczyna jest zniewolona. Że jest zniewolona przez kulturę, która ją ogranicza, przez konwenanse, przez obyczaje, przez to, w jaki sposób musi siedzieć, w jaki sposób musi być ubrana, że jest zniewolona przez mężczyzn, przez władzę. Dla Rousseau ideałem byli, można by to tak powiedzieć, dzikusi. Jego zdaniem człowiek jest z natury wolny i dobry i jest indywidualistą. I to, że my żyjemy w jakichś takich społeczeństwach, gdzie jest władza, jest wynikiem jedynie pewnej umowy społecznej, konwenansu, tego, że ludzie się na coś umówili. Im więcej tych konwenansów, zdaniem Rousseau, tym więcej zniewolenia. Jego postulat byłby taki, aby w imię tej równości
przeciwstawić się koncepcji własności prywatnej oraz również władzy, monarchicznej władzy. Dla Jacoba Rousseau historia człowieka wyglądała w ten sposób, że był początkowo istotą niemyślącą, niemówiącą, która nie znała pojęć moralnych, kierował się miłością własną i dopiero później początkowo na mocy tych konwenansów człowiek się uczy żyć w społeczeństwie. Zdaniem Rousseau człowiek jest z natury dobry, równy i winny jest ten, kto pierwszy stworzył społeczeństwo, kto pierwszy stworzył coś takiego jak własność prywatną. Ten, kto pierwszy ogrodził kawałek ziemi, powiedział: to moje, kto znalazł ludzi dość naiwnych, by mu uwierzyć, ten był prawdziwym, zdaniem Rousseau, założycielem społeczeństwa. I jak pisze Rousseau, iluż to zbrodni, wojen, morderstw, ile nędzy i grozy byłby rodzajowi ludzkiemu oszczędził ten, kto by kołki wyrwał lub rów zasypał i zawołał do otoczenia: uwaga, nie słuchajcie tego oszustwa, będziecie zgubieni, gdy zapomnicie, że płody należą do wszystkich, a ziemia do nikogo. Tak więc zdaniem Rousseau człowiek ma być wolny, równy, dobry i jedynie te obyczaje, konwenanse się opierają na nierówności i niewoli. Takie było zdanie Rousseau. Możemy go tutaj uznać za takiego prekursora i rewolucji, jak i socjalizmu. Zdaniem arcybiskupa Lefebvre'a twierdzenie, że wszyscy ludzie we wszystkim mieliby być równi, jest absurdem. Wszędzie na świecie obserwujemy nierówności, oprócz tego faktu, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy duszę. Cytuję tutaj kardynała Bilot. Zasada równości jest urojona. Po pierwsze, dlatego, że w żaden sposób nie daje się pogodzić z rzeczywistością. No, mamy ludzi bardziej, mniej utalentowanych, silniejszych, słabszych. Musimy sobie nawzajem pomagać. A ta idea równości zakłada istnienie jakiejś początkowej umowy zawartej u zarania wszelkiej społeczności. Tutaj właśnie chodzi o ideę Rousseau. No ale pytanie, cóż to za umowa? Jak pyta kardynał Bilot, czy widział ktoś gdzieś taką umowę? Zakłada również dobrowolne włączenie się każdej jednostki w społeczeństwo. Więcej nawet, zakłada, że wszyscy ludzie skrojeni są według dokładnie tej samej miary, że są dokładnie równi, czyli zakłada abstrakcyjnego człowieka, zwielokrotnionego milion razy, bez cech indywidualnych. Czy ktoś może powiedzieć, gdzie jest taki człowiek? I nic dziwnego, że taki abstrakcyjny człowiek, gdzie wszyscy mieliby być równi, że w konsekwencji prowadzi to i do biedy, i do jakiegoś totalitaryzmu. To ludzie abstrakcyjni, którzy nie mieliby należeć do żadnego wieku ani do żadnego kraju. To puste byty. Leon XIII dodaje, umowa, którą się oni chlubią, jest zmyślonym urojeniem. Socjaliści, jak pisze Leon XIII, nie ustają w głoszeniu, że wszyscy ludzie są sobie równi z natury. I z tego powodu utrzymują, że władzy nie należy się cześć ani szacunek. A według Ewangelii jest przeciwnie. Równość ludzi na tym polega, że wszyscy mają tę samą naturę i powołani są do tej samej godności, do wielkiej godności dzieci bożych. Jednak wszyscy mają dążyć do jednego i z tego samego celu. Każdy będzie sądzony według tego samego prawa, otrzyma nagrodę lub karę. Różnica tutaj polega również na tym, że dla Rousseau społeczeństwo, wszelka władza jest jedynie na zasadzie umowy i z tego samego powodu już ma być jakaś niesprawiedliwość czy też nierówność. A dla konserwatystów władza jest pochodząca od Boga, niejako
ta hierarchia panująca na świecie i podporządkowanie się władzy odbija hierarchię bytów tą u góry, więc ten podział na arystokrację, na króla, na chłopów poddanych ma sens, odbija hierarchię bytów. Ludzie od początku stworzeni są do życia w społeczeństwie. Nie ma czegoś takiego, że żyli sobie idealnie w pojedynkę jako tacy dzikusi, tylko już od początku człowiek potrzebował innych ludzi. Arcybiskup Lefebvre cytuje tutaj ciekawą postać Karola Morasa, który był związany z akcją francuską, który urodził się jako w rodzinie katolickiej, był wierzący, potem w pewnym momencie został agnostykiem, jednak przyciągnęła go idea monarchii, więc walczył z ideami rewolucji francuskiej, walczył z socjalizmem, jednak przez długi czas nie powrócił na łono kościoła i właściwie miał wielu wrogów i ci wrogowie donieśli na niego do papieża Piusa XI. Jego dzieła znalazły się na indeksie ksiąg zakazanych. Został ekskomunikowany. Również karom podległa akcja francuska. Jednak karmelitanki z Lisieux, ostatnio mówiliśmy o świętej Teresce od Dzieciątka Jezus, karmelitanki z Lisieux modliły się gorąco o nawrócenie Karola Morasa i to się dokonało. Przed śmiercią powrócił na łono kościoła i również już Pius XI pod koniec życia chciał zdjąć te kary, jednak nie zdążył i dokonał tego Pius XII, zdjął ekskomunikę i wszystkie kary z Karola Morasa. Jest to ciekawa postać, którą warto się zainteresować. W Polsce o nim piszą, chociaż chyba każdy ma dosyć odmienne zdanie, Adam Wielomski i Jacek Bartyzel. Warto zainteresować się Morasem, gdyż jest on tutaj uważany za jednego z przedstawicieli myśli konserwatywnej, monarchistycznej, przeciwnej tym teoriom socjalistycznym. Dodajemy tutaj, bo mówiliśmy ostatnio o liberalizmie, dzisiaj krytykujemy socjalizm, fundamentalne założenie, z którego potem te problemy socjalizmu wyrastają, jakoby w każdym aspekcie wszyscy ludzie mieli być równi i jakoby własność prywatna nie miała być chroniona, ale krytykowana. A duch konserwatywny broni własności prywatnej. Karol Moras był przeciwnikiem zarówno socjalizmu, jak i takiej teorii wolnorynkowej, skrajnego liberalizmu. Tutaj też znowu mielibyśmy problem, jeśli chodzi o słowa. I tutaj wykształciła się ta teoria korporacjonizmu, którą my na polskim gruncie będziemy znali z pism Adama Doboszyńskiego, czyli ani nie liberalizm, ani nie socjalizm, tylko gospodarka, którą możemy określić narodową, która jednak chroni bardzo własność prywatną i jest oparta na tym, aby umożliwić jak najbardziej działalność małym firmom, małym przedsiębiorcom. No tak się to składa, że w tygodniu, w którym poruszamy ten temat krytyki socjalizmu, tutaj arcybiskup podaje również inne teksty, które socjalizm krytykują. W Polsce został przegłosowany Nowy Ład, czy też Polski Ład, czy jak to już się tam zwie. Trudno mi się do tego odnieść, gdyż chyba nikt, nawet ze specjalistów, nie wiem kto zdążył te 600 stron przeczytać, więc również głosujący nie do końca wiedzieli nad czym głosują. No mamy jednak odgłosy, że będzie to
bardzo uciążliwe, czy też może wręcz zabójcze dla małych przedsiębiorców, dla małych firm, dla rodzinnych firm. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie, bo coś tam chcieli naprawiać, ale wciąż zbyt mało, moim zdaniem, wśród tych różnych kwestii dyskutowanych zajmujemy się sprawami gospodarki takiej, żeby właśnie w Polsce polski mały przedsiębiorca mógł normalnie, godziwie prowadzić swój interes i zarabiać. Wśród tych wszystkich kwestii, którymi się ludzie zajmują, że ktoś coś powiedział i tym się emocjonują, ta kwestia ważna, bo dotknie nas wszystkich, kwestia gospodarki, jak popatrzyłam na niektóre te takie stacje internetowe, to temat był zaniedbany tego przegłosowania Nowego Ładu i samego jego omówienia. A jest to moim zdaniem bardzo ważne i tutaj warto się w te konserwatywne teorie dotyczące gospodarki bardziej wczytać. To nie jest główny temat tej książki, ale jest to też pewna konsekwencja. Jest to coś, co jest ważne. Albowiem jak pisał Aleksander Fredro, socjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Tak jak to się stało z klientami obrazów Fragonarda. Wszyscy porówno stali się równie biedni. Taka jest ta równość socjalizmu. Marcel Lefebvre, dwa razy cytuję tutaj Morasa, na która kieruje się działaniami władzy i nierówności, zupełnie wbrew tej hipotezie, liberalnej, demokratycznej hipotezie równości. Jeszcze raz cytuję Morasa. Olbrzymi błąd tych filozofów, i tutaj głównie chodzi o Rousseau, Morans tutaj opiera się na myśli świętego Tomasza z Akwinu. Olbrzymi błąd tych filozofów polega na tym, że nie dostrzegają oni tego, co skądinąd jest zupełnie jasne, że ludzie nie stanowią jakiegoś dzikiego, samotnego plemienia, że ich stanem naturalnym jest właśnie życie w społeczeństwie i stan jest ten czymś bardziej pierwotnym niż jakakolwiek decyzja ich woli. Jest to również sprzeczne, te postulaty konserwatywne, co ciekawe, z deklaracją praw człowieka i obywatela, głównie z jej pierwszym punktem, że ludzie przychodzą na świat, pozostają równi i wolni w ich swoich prawach. Krótki rozdział, ale warto tutaj zapoznać się z wszystkimi tymi tekstami, które znajdziecie w przypisach. Ja już się dzisiaj z wami żegnam, zostawiając was z tymi refleksjami, właśnie z taką refleksją, aby bardziej również tymi sprawami w Polsce ekonomicznymi się zająć. No właśnie w oparciu o odświeżenie różnych takich konserwatywnych poglądów na gospodarkę. Myślę, że jest to ważne, aby chociaż być może teraz idą te zmiany w złym kierunku, miejmy nadzieję, że w przyszłości może coś da radę się pod tym kątem zmienić i naprawić. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i serdecznie bardzo wszystkim dziękuję, którzy w ostatnim czasie wsparli mój kanał. Pod koniec roku, między świętami a Nowym Rokiem, planuję taki specjalny odcinek jedynie dla tych, którzy mnie w jakiś sposób wsparli i do niektórych mam maile, do innych nie, więc gdybyście poprzez formularz na mojej stronie mogli mi wysłać mojego maila z taką informacją, że w tym roku wsparliście moje działania, wtedy zaproszę was na taki program na żywo tylko dla wspierających, gdzie umówimy strategię na różne działania
i na wspólne pomysły na kolejny rok. Będzie to również dla mnie taka forma, aby Wam za to wsparcie podziękować. Idea jest taka, aby tutaj nie nastawiać się na ilość nawet tych odbiorców, ale żeby tworzyć rzeczy wartościowe. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przypominam, w niedzielę o 19:00 spotykamy się w cyklu Czytamy Razem.